Proszę Państwa, co jest najbardziej istotne w życiu mężczyzny? Otóż w życiu mężczyzny najistotniejszą istotą istotnie jest kobieta. Poznanie mężczyzny z kobietą przebiega w następujących etapach. Zaszczepienie, obcowanie, poznanie, euforia, fascynacja, tęsknota, stabilizacja, apatia i destrukcja. I albo jest koniec poznania, albo wszystko się dociera i miłość rozkwita na nowo. Co to jest obcowanie z kobietą? Obcowanie dotyczy tylko tych kobiet, które są obce. Tak, siadasz tak sobie przy kawie z obcą kobietą, no i sobie obcujesz. Chwilę, dwie, trzy. A po czwartej spostrzegasz, że kobieta przestaje ci być obca. No więc dalsze obcowanie nie ma już sensu. Po innych plecach.